Punkty szczepień świecą pustkami, choć od niedawna wszyscy powyżej 12 roku życia mogą przyjąć kolejną dawkę przypominającą preparatu przeciw COVID-19. Oczywiście pomiędzy dawkami szczepionki na koronawirusa musi być minimum 3 miesiące. Stąd te 3 miesiące są wymagane przy kolejnej dawce szczepionki. Jak duże jest zainteresowanie szczepieniem? Powiem tak. Albo wynika to z jakiejś niewiedzy jeszcze, albo po prostu zaniechania szczepienia, bo tych szczepień jest niewiele. Mamy ciągle otwarte dwa punkty szczepień. Jeden punkt to jest przy ulicy Wyszyńskiego, drugi przy ulicy Szpitalnej. No i tych szczepień nie jest za dużo. Około 30-40 w każdym z tych punktów tygodniowo notujemy. Dlatego punkty szczepień nie są już otwarte każdego dnia od rana do wieczora, bo nie ma takiej potrzeby. Na drzwiach tych punktów są wyznaczone godziny, w których można się szczepić, ewentualnie jest numer telefonu, gdzie osoba zainteresowana zadzwoni, ten numer będzie odebrany przez właściwego pracownika i pacjent będzie umówiony. A wszystko dlatego, że jeżeli nie ma dużo osób chętnych, to szczepienie no niestety będzie powodowało to, że będą marnowane szczepionki. One jednak muszą być tak harmonogramie ułożone, żeby po prostu je wykorzystać w ciągu doby. Albowiem z jednej ampułki można wykonać kilka szczepień, więc danego dnia musi je przyjąć ustalona liczba pacjentów, a obecnie zainteresowanie jest niewielkie. Tygodniowo jest około 30-40 osób szczepionych po każdej stronie, w każdym punkcie. To jest około 80 tygodniowo, ale ten etap dopiero się teraz zaczął. Zaczął się dlatego, że zaczęły się pojawiać no niestety objawy koronawirusa, przechorowania, zachorowania, więc w tej sytuacji no ludzie po prostu podejmują decyzję, żeby się szczepić, ale jest ciągle za mało. A jakimi preparatami można zaszczepić się w Koninie? Do dyspozycji mamy Pfizera Omikron. To jest szczepionka, która jest nakierowana na właśnie ten typ koronawirusa, ponieważ poprzednie owszem też były dobre, ale tu ponieważ nas ten Omikron nie opuszcza, wobec tego te szczepionki są nakierowane właśnie na Omikrona. Najczęściej teraz w punktach zjawiają się osoby, które chcą przyjąć czwartą dawkę, czyli drugą przypominającą, choć jest jeszcze wielu pacjentów, którzy nie zjawili się po trzecią, a warto o to zadbać, bo wciąż przybywa pacjentów zakażonych COVID-em na oddziałach Konińskiego Szpitala. W związku z tym na niektórych wstrzymano całkowicie odwiedziny chorych. My mamy w ogóle w szpitalu aktualnie około 26 pacjentów chorych na COVID. To są pacjenci, którzy nie tylko leżą na oddziale zakaźnym, ale są też w oddziałach innych. Oczywiście tam ci pacjenci są odpowiednio chronieni i pacjenci pozostali w oddziale. Niestety musieliśmy wstrzymać odwiedziny na oddziale wewnętrznym oraz na oddziale neurologicznym z uwagi na to, że to są bardzo ciężko chorzy pacjenci i osoba trafiająca chora na COVID, chociaż może nawet nie wie, że jest chora, może zarazić nam niestety całą populację w oddziale, w tych dwóch oddziałach. Również na oddziale dziecięcym zanotowaliśmy 3 przypadki osób, które przy przyjęciu okazało się, że mają COVID. Dlatego wciąż pojawiają się zachęty ze strony medyków, aby jednak zdecydować się na zaszczepienie. Również Ministerstwo Zdrowia szuka nowych pomysłów na kampanię zachęcającą. Ponieważ szczepienie pozwala na uniknięcie ciężkiego przechorowania, pozwala na szybsze przechorowanie, a poza tym są jeszcze inne choroby zakaźne, które powodują, że przeżywalność osób, które są chore na COVID, no niestety skraca się. A więc szczepienie pozwala na uniknięcie przykrych przypadłości typu powikłania po przechorowaniu. Te powikłania dotyczą wszystkich narządów wewnętrznych, od trzustki, poprzez mózg, również serce też jest obciążone zawsze po takim przechorowaniu, stąd tak ważne jest szczepienie. Natomiast dorośli powinni pamiętać, żeby zaszczepić także swoje dzieci. One są najbardziej narażone z uwagi na to, że w tej chwili pojawiają się również inne infekcje, które uniemożliwiają po prostu wzajemne, znaczy uniemożliwiają leczenie innych schorzeń. Wobec tego tak ważne jest również szczepienie i osób starszych, i małych, czyli tych 12-latków. Aby nie narazić się na powikłania, których leczenie w niektórych przypadkach może potrwać nawet długie lata.